za nas na krzyżu. Przez własną krew wszedł do miejsca świętego. Jej przymierza to krew Zbawiciela. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy,
bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Wielbię Cię,
jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Prośmy Pana Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki. Boże, przyjdźże śpiewem ludu święty, sław Jezusa, swego Zbawcę, wspaniałego Króla chwały. Przyjdź z pokłonem, ludu Boży, przyjdź ze śpiewem, ludu święty. Swego Zbawcę, wspaniałego Króla chwały, przyjdź z pokłonem, ludu Boży, przyjdź ze śpiewem, ludu święty. Sław Jezusa, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie
zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, byśmy byli jedno. Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósł oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowom będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Ewangelia, którą przed chwilą przeczytaliśmy, jest wezwaniem do jedności. Jezus pragnie, abyśmy byli jedno. Jedno w rodzinie, jedno w parafii, jedno w mieście. Mówię o tym dlatego, że kiedy weszliśmy na ulicę naszego osiedla, naszych osiedli, weszliśmy w przestrzeń społeczną. Przed nami rok pełen wyzwań. Módlmy się o to, abyśmy Polacy zawsze byli jedno w momencie. I teraz prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana,
który żyje i króluje na wieki wieku. Wielbię Cię,